jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na stylówki z płaszczami wiosennymi, troszkę cieplejszymi i takimi cieńszymi. Wszystkie te płaszczyki oczywiście będą z drugiej ręki, to znaczy takie rzeczy, które kupiłam na Vinted, które dostałam, które otrzymałam od ludzi, którzy już je nosili, albo kupiłam w second handach. Zapraszam serdecznie. No i moi drodzy, pokażę Wam tu dzisiaj raczej krótsze płaszcze. Nie będzie takich długich płaszczów, prochowców, które pokazywałam bardzo często w zimie. Szczerze mówiąc, mam już ich dość. W zimie super, bo jest w nich cieplej, są też bardzo stylowe. No i oczywiście prochowiec taki, czy płaszcz do ziemi można włożyć do wszystkiego, do spodni, do każdych w zasadzie rodzajów spodni, do sukienek, do spódnic. Dzisiaj jednak pokażę Wam krótsze płaszcze, bo jak przychodzi wiosna, to ja mam ochotę się lżej ubierać, więc i też płaszcze. Wolę zdecydowanie krótsze płaszcze, kurtki, żeby było mi wygodnie, żebym mogła powiedzmy biegać, czy mieć swobodę ruchów. Więcej energii, więcej słońca i oczywiście od razu też zmienia mi się całkowicie nastrój modowy i będzie dużo kolorów i właśnie krótkich płaszczyków. Kochani, takie płaszczyki są bardzo uniwersalne. Mam tu płaszczyki w różnych stylach, więc powinno być dla każdego coś fajnego. A są to płaszcze w stylu i takim retro, i zupełnie współczesnym, i typowe takie prochowce, eleganckie i na co dzień, więc będzie przegląd wszystkiego. Na samym początku jeszcze proszę Was o polubienia, o komentarze oczywiście dotyczące tych wszystkich stylówek i Waszych ulubionych stylów płaszczy. I o subskrypcję oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Zacznę od kolorów i tym razem płaszcz pierwszy, to jest płaszcz, który widzieliście w stylówkach na lata 60. z taką zieloną sukienką. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do tego filmu. Taka bardzo kontrastowa stylówka, bo ten płaszcz ma bardzo wyrazisty kolor, taki fuksjowy. Jest superowy, jest z dodatkiem wełny. Ma taki właśnie typowy krój na lata 60. i świetny kolor i przy okazji wspomnę o tym, że w tym sezonie róż będzie absolutnym topem kolorów. Żółty, różowy, ale właśnie różne odcienie różu od moreli do właśnie takiej fuksji przez wszystkie takie blade, pudrowe róże. To będzie naprawdę kolor super modny. Zresztą róż jest często modny, ale w tym sezonie jest szał na to. No i kochani, ten płaszczyk pokażę Wam tutaj właśnie z tym zestawem, który mam na sobie. I zobaczcie, ten zestaw jest troszeczkę w takim stylu lat 60. Takie duże guziczki wyraziste, kontrasty kolorystyczne. No i znowu ten płaszczyk mamy tutaj jako ożywienie całego tego stroju. Dodać sobie tutaj można jeszcze właśnie jakąś taką pasującą torebeczkę przewieszoną przez ramię i jest super, superowy strój na wiosnę. Świetny naprawdę płaszcz, bardzo dobra długość, bo właśnie super wygląda i do spodni, i do sukienki, tak jak mogliście widzieć w tamtych stylówkach. No i bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę jest według mnie po prostu rewelacyjny. Pokazać dosyć sporo płaszczy, więc przechodzę dalej. Następny płaszczyk to też różowy płaszczyk, tylko cieńszy, taki prochowiec bardziej. To jest Duns, rozmiar 10, jest bardzo króciutki i taki tego typu płaszczyk rozkloszowany i taki taliowany ja bardzo lubię nosić do sukienek. Do sukienek, do krótkich spódniczek, do mini. To wygląda bardzo, bardzo urokliwie według mnie. No i tutaj zobaczcie sobie taka stylóweczka do takiej sukienki czarno-niebieskiej, taki niebiesko-szary kolor. I w ogóle to jest taki ciemny strój i dlatego właśnie postanowiłam tak na co dzień rozświetlić właśnie ten strój, tą sukienkę krótką, rozkloszowaną tym płaszczem, żeby jednak trochę dodać koloru, bo jest wiosna i fajnie się jest właśnie tak rozświetlić. Nawet dodatki mogą być spokojne i taki jeden płaszcz to już będzie superowy akcent kolorystyczny. Oczywiście można sobie jeszcze dołożyć do tego przykładowo jakąś chustkę, jakąś apaszkę, która też rozświetla i już będzie super stylówka. No i w ogóle ten płaszczyk jest też bardzo, bardzo praktyczny. Do wielu rzeczy go nosiłam.
ostatnim sezonie jakoś tak o nim zapomniałam, szczerze Wam powiem, ale teraz zamierzam go jak najbardziej odświeżyć. Tylko to już jest taki bardziej płaszczyk na kwiecień, maj, bo on jest cieniutki, ale ma bardzo ładny, ciekawy kolor, taki fioletowo-różowy i znowu będzie idealnie pasował do tych nowych trendów. I powiem Wam, że ja jestem wielką fanką takich rozkloszowanych, wdzięcznych płaszczyków. Bardzo, bardzo lubię taki krój płaszcza. Kochani, idziemy dalej. Kolejny płaszczyk, jaki Wam pokażę, to już też widzieliście w stylówkach na lata 60. Tym razem takiej miętowej sukienki był, więc jak widać do sukienek idealnie się sprawdza właśnie taki płaszczyk. No ale teraz pokażę Wam go do spodni i to właśnie do tych spodni, które mam na sobie. Jedna stylóweczka będzie dosłownie z tym strojem i z takimi niebieskimi rękawiczkami, z takimi dziureczkami, takimi eleganckimi. Właściwie one nic nie dają, te rękawiczki, no coś tam troszkę grzeją dłonie, ale bardziej to jest taki stylowy dodatek. Ja tutaj to dobrałam, bo ten płaszczyk ma elementy właśnie takie turkusowe, ciemnoturkusowe. No i ta złota nitka jest taka szykowna. Mnie się to bardzo podoba. Do tego torebka, która ma też błyszczące elementy i też ma taki turkusowy kolor, bardzo nawiązujący do tych kolorów, tych guzików, no i do rękawiczek. Więc tutaj akcent taki mocniejszy, kolorystyczny, bo ten płaszcz wbrew pozorom jest dosyć stonowany, mimo że ma i złoto, i turkus w sobie, ale w sumie robi takie bardzo spokojne wrażenie, eleganckie. No i tutaj takie bardziej zwariowane, mocniejsze dodatki, żeby dodać tego kolorytu troszeczkę. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta stylówka. Moim zdaniem właśnie takie rurki, spodnie w takim kroju bardzo fajnie do tego będą wyglądały. No i druga stylówka jest prawie taka sama, tylko z koszulą, którą też widzieliście w stylówkach na lata 50. Tym razem w takie turkusowe kwiaty. No i ta koszula zawiązana tutaj na supeł, do tego płaszczyk, do tego chustka, którą mam tutaj, pokazywałam niedawno w holu, z takimi fajnymi frędzlami. Ona jest taka bawełniana w takim luźnym stylu. I bardzo mi się podoba właśnie tutaj też zestawienie tej chustki do tego. Według mnie wygląda to bardzo wdzięcznie i rozświetla, bo ta chustka jest taka jasno turkusowa i fajnie to wygląda do właśnie takiego ciemnego turkusu. No, także, kochani, te dwie stylóweczki do płaszczyka, takiego jednego z moich ulubionych. Powiem Wam, że ja ten płaszczyk nawet noszę do jeansów, do takich jeansów rurek i do właśnie takiego niebieskiego stroju i bardzo fajnie też to wygląda. No to idziemy dalej. Tym razem płaszczyk w granacie i to jest taki grubszy troszkę płaszczyk, nie zimowy, taki wiosenny, ale na teraz właśnie taki idealny, z wełny. Jest naprawdę przesuperowy, Pink Lady firma, rozmiar S, z takimi srebrnymi guzikami. On ma bardzo piękny krój, taki rozkloszowany, bardzo mocno zmarszczony w pasie. Ja tutaj jeszcze używam sobie takiego paseczka, sznureczka do tego, żeby go troszkę jeszcze dodatkowo ścisnąć. No i on ma przepiękny detal, właśnie taką jakby pelerynkę. I teraz te pelerynki też są bardzo modne, więc w ogóle on się tak idealnie wpisuje, moim zdaniem. Świetna jest ta pelerynka, naprawdę jest takie coś, co na wierzchu, na ramionach zwisa i wygląda przeuroczo według mnie. No i właśnie, na przykład można by do tego stroju, który mam, jak najbardziej by super pasowało, chociaż tu są złote guziki, ale to by mnie już tak bardzo nie przeszkadzało. Do tego druga stylóweczka, też te spodnie, ale z takim sweterkiem w kropki. On jest bardzo fajnej firmy, sweterek też zapinany i on jest granatowy w białe kropki i ze srebrną nitką w środku, więc w ogóle superowy zestaw. No i można się tutaj też jakoś rozświetlić, można wziąć granatową torebkę, ale można też wziąć jakąś bardziej kolorową, barwną torebkę, która nam tutaj to troszkę urozmaici. Można sobie dodać też bardziej takie cieplejsze dodatki w kontrastowym kolorze, na przykład szalik w szkocką kratkę do takiego granatu, bo to jest granat. Będzie pięknie wyglądał, do tego torba na przykład kolorowa, w takie kolorowe wzory i też będziemy już mieli ten powiew optymizmu na wiosnę. Thank you.
tutaj ten płaszczyk Wam jeszcze pokażę do takiej mojej ulubionej sukienki, którą często pokazuję, z szkocką kratę. Bawełniana sukieneczka, rozkloszowana i można właśnie tutaj też dwie wersje, zobaczcie. Torebka tradycyjnie moja taka, którą do wszystkich bordowych stylizacji używam, czyli właśnie z frędzlami zamszowa, taka vintage. Wszystko bordowe w zasadzie, rajstopy bordowe też z motywem kratki i do tego taki kołnierzyk z futerka naturalnego na wierzchu tego płaszczyka, żeby nawiązać do pozostałych części stroju, czyli do butów, do torebki, do rajstop. Będzie bardzo fajnie to wyglądać. Mi się bardzo podoba. To jest troszkę, jak będzie jeszcze chłodniej, można coś takiego sobie włożyć. No a jeżeli zrobi nam się cieplej, no to właśnie można już przerzucić się na lżejszy szaliczek, jakiś też w kontrastowym kolorze, nie trzeba futerka już. I zmienić torebkę, tutaj może być czerwona torebka, też będzie pasować do takiego szalika na przykład. Moim zdaniem superowy zestaw też. Także kochani, z takim płaszczem, on jest bardzo uniwersalny, zwłaszcza tak jak mówię, do sukienek, do spodni, rurek. Pięknie wygląda i można kombinować z dodatkami, bo on jest fajnym tłem i bardzo ciekawym ciuszkiem, który będzie przyciągał uwagę. No także moi drodzy, ten płaszczyk naprawdę jest rewelacyjny i bardzo, bardzo go lubię. No to, kochani, następny płaszcz, prochowiec. Tym razem prochowiec beżowy. Zobaczcie tutaj przebiteczki z takich moich zdjęć z zeszłej wiosny, bo już pokazywałam go zeszłej wiosny. On jest taki, on jest naprawdę prześwietny ten płaszcz. Firma Villa Clothes SK i ma świetne, takie bardzo fajne, urocze falbanki. On jest w ogóle taki nieregularnie zapinany. Ma bardzo fajny taki kołnierz szeroki tutaj wykładany, zobaczcie. No i w ogóle jest super, jest bardzo nowoczesny, ma piękny kolor beżowy, taki bardzo neutralny, niezbyt żółty. No i też jest taki właśnie rozkloszowany, jak się go zwiąże w pasie, to wygląda bardzo fajnie. Do wszelkich pasteli będzie cudownie wyglądał, do bieli, do czerni, do brązów. No właściwie taki płaszcz do wszystkiego można pasować, ale ja też bym tutaj raczej szła w sukienki, spódnice i takie spodnie rurki, aczkolwiek pokażę Wam właśnie teraz dla przekory stylówkę z moimi leggingsami dzwonami, które pokazywałam ostatnio w programie. No i zobaczcie, tu jest właśnie stylóweczka do tego z tym płaszczykiem. On jest troszkę taki w nawiązaniu do lat 70. i według mnie do dzwonów takich wąskich będzie też bardzo ładnie wyglądał. Zresztą sami ocencie i napiszcie, czy się Wam podobała ta stylówka z tym prochowcem do dzwonów. Moi drodzy, jeszcze przy okazji krótka stylóweczka z takim płaszczykiem. Ten płaszcz widzieliście w stylówkach na lata 50. do takiej spódnicy w kratkę bordowej. On ma bardzo ciekawe zestawienie kolorów. To jest płaszcz jedwabny vintage. Jest przepiękny, naprawdę. No jest, po prostu jest boski według mnie ten płaszcz. Ale to jest bardzo elegancka rzecz. Więc ja tutaj Wam pokazuję taką troszkę bardziej ekskluzywną, bardziej retro wersję do tej sukienki mojej w kratkę bordowej. No bo tutaj wszelkie borda będą pasować. Aczkolwiek świetnie by też wyglądało do takiego zestawu, który pokazywałam w latach 60. Zielona spódniczka, taka groszkowa i zielona bluzka do zielonych rajstop. Też coś takiego do zieleni, takiej właśnie groszkowej, przecudownie by wyglądało. Już nie zrobię Wam tutaj stylówki, bo być może jeszcze pokażę jakieś takie kolorowe stylówki w kolorach tego sezonu, więc nie będę wszystkiego psuła. No ale tutaj taka przebiteczka, zobaczcie, ten płaszczyk, mimo że bardzo retro, można też włożyć do całkiem współczesnego stroju i całkiem fajnie to sobie ograć. No i teraz przypomnienie dla Was, już idziemy w bardziej elegancką stronę. Moja pelerynka oczywiście jak najbardziej dalej aktualna, to jest najdłuższa rzecz dzisiaj. No i tutaj pokażę Wam do takiego też współczesnego stroju, bo do takiej spódnicy pinko, bardzo fajnej, zresztą eleganckiej, takiej srebrno-złotej jak gdyby, z takim sportowym lekko pasem do bordowego body, bordowe bodki, eleganckie rajstopy bordowe, czyli strój znowu taki dosyć wyjściowy. No i można też właśnie sobie rozweselić tym różowym, fajnym, eleganckim ciuszkiem. Takim. Do tego jakaś bordowa torebka, na przykład tutaj mam taką lakierowaną torebeczkę, która tu leży i super to wygląda też. No ale druga wersja
tego stroju z innym nakryciem już, z innym okryciem. To będzie z takim pięknym płaszczem firmy Desigual. Ja go kupiłam kiedyś na wyprzedaży, to znaczy nie w Desigualu, tylko od firmy, która handluje ciuszkami Desigualu, takimi outletowymi. No i to jest taki w stylu japońsko-chińskim, bardziej chińskim może. On jest srebrno-brązowy ze złotymi dodatkami, z takimi kolorowymi wstawkami i ma bardzo kolorowe guziki, takie w różnych, widzicie tutaj, każdy guzik jest inny, ale mają w sobie elementy bordo, srebrnego, złotego, niektóre są w kwiaty. W każdym razie płaszczyk jest mega elegancki, bardzo ciekawy według mnie. No i tutaj według mnie do tej spódnicy też idealnie pasuje, bo ona jest taka srebrna, szara, taka troszkę minimalnie się różni odcień niż od płaszcza, ale to mi nie przeszkadza. No i właśnie ze złotym, więc idealnie też nawiązuje do elementów na płaszczu. No i taki płaszczyk to już jest rzeczywiście coś bardzo, bardzo wyjściowego, co pewnie bym włożyła na mega elegancką kolację, czy jakąś imprezę, czy jakiś właśnie teatr, opera, coś takiego. Ciekawe zestawienie, przyznajcie, takie nietuzinkowe, to jest coś, no coś takiego innego, mnie się to podoba. Ciężko dostać coś takiego w sklepie, oczywiście w Desigualu, ale tam będziecie musieli zapłacić za to bardzo dużo kasy. Ja zapłaciłam za ten płaszczyk kiedyś 100. No właśnie dlatego, że to był jakiś tam już outlet z któregoś tam sezonu. Także mam nadzieję, że Wam się podoba też ten elegancki płaszcz. No i kochani, ostatni płaszczyk na dzisiaj. To jest mój taki też jeden z ukochanych ciuszków. Vintage'owy płaszczyk z jedwabiu w takim przecudownym kolorze niebieskim. Takim ciemno, głębokim niebieskim, jak niebo nocą. Naprawdę to jest śliczna rzecz. On jest już troszkę wiekowy, ale w ogóle nie widać. Aksamit jest niewytarty, no i ma taki krój długiego żakietu, długiej marynarki. To mi się mega podoba, bo jest bardzo uniwersalny. Można użyć go właśnie w charakterze marynarki do spodni albo do sukienki jako właśnie taki płaszczyk. No i to z sukienką, zobaczcie. Też taka elegancka stylizacja według mnie. Z sukienką właśnie tą czarną taką niebieską lekko, niebieskimi rajstopami, pod kolor sukienki, czarne eleganckie botki, no i do tego właśnie taki żakieto-płaszcz wieczorowy. Strasznie mi się podoba ten płaszcz, naprawdę nie mogę się powstrzymać, żeby to mówić. I do tego można właśnie by sobie też zapodać tą torebkę, taką wieczorową. Jest troszeczkę innym odcieniu, jaśniejszym, ale też mi to nie przeszkadza, bo te kwiaty znowu są w takich szarościach i w takich ciemnych tu kolorach z tymi dżetami i to też do tej sukienki będzie fajnie wyglądało, troszkę też ożywi ten strój, który jest dosyć ciemny też mimo wszystko. No i taka stylizacja wieczorowa, ciekawa jestem bardzo, co o niej myślicie. Chociaż powiem Wam, że ja bym nawet i może w dzień tak wyszła, dlaczego tylko wieczorowa? Ja często chodzę w takich fajnych, trochę bardziej poszciuszkach na co dzień. To mi w ogóle nie przeszkadza. Uważam, że trzeba korzystać z życia i wyglądać jak najlepiej, jak na tyle, na ile w danym dniu się czujemy. Także, kochani, piszcie, co sądzicie o tych moich płaszczykach, o tych wszystkich propozycjach, które tu pokazałam. I już zapraszam Was za kilka dni na haul lumpeksowy. Oczywiście i znowu będą jakieś stylóweczki. Zapowiem w czwartek w haulu, co to będzie. Na pewno coś związanego też z wiosną. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeszcze raz proszę o subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć!